Dzień dobry. Na razie czekam. Witam. Witam. Ile jestem spóźniony? Odrobinę. Przepraszam, miałem dzisiaj straszny dzień. Tysiące wydarzeń. Okej, nie ma sprawy. Mam dla pana pół godzinki. Pijemy coś? A nie mogę. Zmęczony jestem kolosalnie. Aha. To może coś mocniejszego? Nie, proszę pana. Mnie nie wolno. Zdrówko nie pozwala. Czarek mi pana polecił. A, Czarek. Znamy się dobrze. Paszport pan posiada? No problem. Kapitalnie. Przejdźmy do meritum. Halo? Tak. Aha. Coś ty? Mówisz? Nie, żartuj. Niepoważni ludzie. Gówno też można sprzedać zyskiem. No to cześć. Czołem. Do widzenia. Przepraszam. O czym to mówiliśmy? Miało być meritum. Tak, już. Już skakuje środek tematu. Żołądeczek u pana w porządku? Nie narzekam. Czy wypróżnia pan się bez problemów? Proszę pana, czy to jest pytanie w rodzaju co słychać? Nie, proszę pana. To jest pytanie zasadnicze. Wchodząc w pański temat. Hołd naturze składam regularnie. Doskonale. Bardzo elegancko. Proponuję panu poważny biznes. Będzie pan mi wdzięczny do końca życia. Będzie mnie pan całować w rączkę i w czółko. No to możemy porozmawiać. Rozmawiać będziemy gdzie indziej. Chodźmy. Panie kierowniku! Klient zjadł szklankę. Proszę. Proszę. Dwie kiełbaski, proszę bardzo. Smacznego. Proszę. Proszę bardzo. Proszę, browarek, proszę bardzo. Proszę. 250. Smacznego. Dziękuję. Na zdrowie. Dziękuję.
Przepraszam na moment. Dzień dobry. Jest taka sprawa. Mój kolega nigdy nie jeździł na czymś takim. Ja bym chciał, żeby w jakiś sposób sobie pojeździł. Proszę bardzo. Nie raz. Jak się bawi, to się bawić. To ile? 2 podać? 20. Proszę bardzo. No co mi to szkodzi? Panie Ryszardzie, zapraszam pana do gondoli. Z przyjemnością. Fajnie. Bardzo elegancko. Żołądeczek pierwsza klasa. A może powtórzymy to jeszcze raz? Jak pan chce. Zresztą po co? A tak w ogóle, panie Rysiu, czy pan dysponuje wolnym czasem? Znaczy tak. Proponuję. 5. 5 od czego? Od całości. 10. 5 to bardzo uczciwy procent. 10 za ryzyko. Ryzyka nie ma. Proszę pana, ryzyko zawsze jest. 10. 10 to majątek. Na szklankę zjadłem? Zjadłem. Wie pan co? Nie stracam. 7. Nie słyszę. My nigdy nie dojdziemy do porozumienia, jak mi pan taki tekst strzela. Proszę pani, pani da szklankę. Nie, dziękuję, nie trzeba. Nawet zaczyna mi się to podobać. Uparciuch z pana. Wie pan co? Życie to mnie tak nauczyło. 2 + 2 = 6. Jak jest 5, to tracimy. A jak 8, to bardzo dobrze. No to jak? Przybite? Przybite. Oś się do pana uśmiechnął. Trzymam pana za słowo. A teraz musi się pan zaopatrzyć. Solidny. Metalowy nocnik. Metalowy? Metalowy. Mam nadzieję, że nie mam do czynienia z dyletantem. Wujek, Madzia robi ci taletany. Popisz sztuki, Malina. A babka żyje? A, żyje, nawet dobrze żyje. Ostatnio sobie zęby wstawiła, ale co z tego, musi wyjmować do jedzenia. Ale najnowsza wiadomość. Bożenka jest przy nadziei. Bożenka znowu?
On chce koniecznie mieć syna, wychodzą im same córki, dlatego taki zawzięty. A ile on tych dzieciaków narobi? Czekaj, niech policzę. Co ty liczysz? Ósme. Ósme w drodze. Dajcie spokój. A, jeden oszczędza żonę. A drugi na żonie. A drugi jak się dorwie, to jak pies do habaniny. Wnuczka sąsiadki ma dwójkę, to się cała rodzina składa, żeby je wychować. Wychowa się siedmioro, to się wychowa i ośmioro. Zacierkowo się nagotuje. No przecież trzeba jakoś przetrwać te ciężkie czasy, nie? No, Madzia, zrób wujkowi tany dany, no! Utaneczniony dzieciak. No, zamiłowanie ma. Zje sobie cukiereczka i już podryguje. Tak, to jest prawda. A co u ciebie, Kasiu, słychać? Huragany szaleją w Hiszpanii. Przymrozki są. Mandarynka się kończy. A co to, Kasiu, przerzuciłeś się z krasnali na mandarynki? No, krasnale w Polsce upadły, to i za to beknie. Ruszam na Pekin. Jedwab. Znajoma kurtki przywiozła, wszystko małe rozmiary. Wiadomo dlaczego. Ona mówi, że z Chińczykiem to łatwiej się dogadać w interesach niż z Polakiem. Chińczykowi najpierw się pokazuje dolary. Nie, to on wtedy pyta, czy dużo chcesz, czy mało, mało. Ale czego? Towaru. To ty wtedy mówisz, że dużo, dużo. To on cię prowadzi na zaplecze i wybierasz sobie, co chcesz. Jeszcze ci na zakończenie mówi do widzenia po polsku. Chińczyki to pojętny naród. Oni się przy naszych tak wyrobili. Wujek, jaką szkołę trzeba ukończyć, aby zostać biznesmenem? A żadnej. Biznesmen ma wykształcenie wrodzone. Talent do robienia pieniędzy człowiek dziedziczy po ojcu. A jak handluje tata i mama, to co? To znaczy, że będą z siebie ludzie, synu. Smykałkę do handlu wyssałeś z mlekiem matki. Tamuś, ty nie słuchaj wujka. Biznesmeni też muszą chodzić do szkółki. A co mu da szkoła, jak nie potrafię myśleć logicznie? Fenomen jest obrotny już w łonie matki. Czytać i liczyć musi się nauczyć. Nie, no tak, no tak. Ale wykształcenie podstawowe ci w zupełności wystarczy. W biznesie najważniejsza jest praktyka. Jest precyzja, jest efekt. A język? No co język? Co język? Język masz w gębie. Dzisiaj trzeba mieć obrotny łeb i serce gangstera się wdepło w ten kapitalizm. Hania, czy ty masz nocnik? Nocnik? Po co ci nocnik? Przecież jest łazienka. Ja potrzebuję nocnik. Ty, co ty, świrujesz? Nienormalny jesteś? Czekaj, no. Madzia ma nocnik. Nie no, bez wygłupów. Ja potrzebuję blaszany nocnik. No, blaszanego nie mam. Wielka szkoda. Kasiu, co ty kombinujesz? Nie mogę ci powiedzieć. Nie powiesz? Najbliższej rodzinie? Nawet tobie, Kasiu, nie. Zakładamy pieluchę i mówimy wujkowi dobranoc. Say okay, to kraina za morzem, być może tak się zwie. Say okay, to jest wyspa szczęśliwa albo i nie. Say okay mi, say okay mi, say okay. Say okay mi, say okay mi, say okay. Say okay, to dziewczyna o oczach, co lśnią jak gwiazdy dwie. Say okay, ta ra 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 ra, albo nie. Say okay mi, say okay mi, say okay. Say ta ra 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 da ra da ra da ra. Hey okay, okay okay, da ra ra ra.
Say okay me. Nogi powyrywam zaraz. Widzę cię. To co, zwijamy? Niech sąsiad roluje, ja będę uważać. No i po kłopocie, zanieś. Jak już sąsiad taki uczynny. Szkoda dywanu, zaraz go gołębie zapaskudzą. A no pewnie, złośliwe ptaki. Sąsiada jest kochany człowiek. Mnie to od noszenia od razu serduszko pika. I to przeżyjemy. Tyle, że winda nie chodzi. To nic. Mówię panu, jak człowiek był młody, to ino śmigał po tych schodach, a śmigał. A teraz sam pan widzi. Szkoda gadać. Pani Stasiakowa, kochana. 5 synów pani wychowała. I 3 córy, panie, i 3 córy. Pięknie, pięknie. Najstarsza na uniwersytecie wykłada, a najmłodsza jeszcze w technikum. A średnia? Bożenka za oceanem na chleb zarabia, nawet jej się nieźle powodzi. Słyszałem, że synowie też nieźle lądują. Chwalić Boga, chwalić Boga. Heniuś na księdza poszedł, Wacuś polityką się zajmuje. Zbynio od małego chciał być milicjantem i został policjantem. Stasiuk hurtownię założył i handluje, a Józek po Egipcie lata i szarańcze pryska. To jest pani szczęśliwą osobą. No byłabym, panie, byłabym. Ale jednej rzeczy nie mogę przeskoczyć, tego strasznego ścisku na cmentarzu. W żaden sposób nie da się załatwić kwatery w odpowiednim miejscu. Spocząć można na Wygwizdowie. Pies z kulawą nogą mnie tam nie odwiedzi. Panie, zmiłuj się nad nami. Pani Stasiakowa, a co to, już się pani do Boga wybiera? Przed panią dopiero złota jesień życia. Możliwe, możliwe. Tylko, że ja lubię o wszystkim zawczasu pomyśleć. Człowiek zabezpieczony mniej nerwami żyje. Też prawda. Pani Władziu, kochana, nie uchował się u pani czasami blaszany nocnik? No po co panu blaszany nocnik? Nie, no nie dla mnie. Dzieciak kuzynki ma uczulenie na plastyk. O, to nieszczęście, panie. To nieszczęście. Bo to teraz i zabawki z plastyku, i meble z plastyku, i wszystko z plastyku. Biedny dzieciak, naprawdę biedny, panie, zmiłuj się. A no właśnie. Dam panu klucz od piwnicy. Pan zejdzie, sobie poszuka. Może się tam jaki nocnik uchował. Dziękuję. Może jeden, może dwa, a może i więcej. Thank you.
Oto nasza niespodzianka. Dzień dobry. Czy mogę ucałować piękne piersiątka? Proszę bardzo, bo co mi to szkodzi? A kolega dostanie małe buzi? Nie teraz. Mam ochotę na flaki z prawdziwego zdarzenia. Doskonale, bardzo elegancko. Panie kierowco, to nasza zielona noc. Bruniemy. Doskonale. Bardzo elegancko. Pokaż pan ten nosnik. Już. Proszę uprzejmie. To zabytek. Cacko. Gdzie pan to zdobył? A, trafiłem. No muszę pana zmartwić. Tego nocnika nie wwiezie pan legalnie z kraju. Jak to? Dlaczego? Musi pan mieć zezwolenie od konserwatora. Zezwolenie na nocnik? Ten nocnik ma więcej jak 50 lat. O ile się nie mylę, to jest niestety prawdziwe księstwo warszawskie. Ten nocnik jest cenny dla Skarbnicy Narodowej. To daj pan młotek, zaraz go podretuszuję. To byłoby barbarzyństwo. Tak się składa, że byłem przygotowany na taką okoliczność. Posłuchaj pan. Pięknie dzwoni. I ma tę zaletę, że jest wygodny. A księstwo warszawskie nie dzwoni. No to daję go panu w prezencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No złociutki. Zapraszam na poczęstunek. Niech pan spocznie. Proszę o pański paszport. Paszporcik. Proszę uprzejmie. W mojej kieszeni będzie bezpiecznie. Proszę bardzo. Więcej, więcej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Proszę wypluć na rączki.
Proszę bardzo. Niech się pan częstuje. A nie utkwie mi w gardle? Bez obawy. Tu jest popitka herbatka z cytrynką. A jak się podtruje? Prędzej się pan wodą z kranu otruje. Gdyby nie mój zrujnowany żołądeczek, sam bym najchętniej to łyknął. Bóg dał mi zdrowie i tylko on mi może je odebrać. Ja HCL też wypiję. Bez ceregieli, czas nagli. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Proszę bardzo. Sześć. Siedem. Szczęśliwa liczba. Gładko poszło. Proponuję, abyśmy od tej chwili mówili sobie po imieniu. Proszę bardzo. Co pan na to? Stefan? Ryszard. Rysiu, daj buzi. Teraz z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jesteś wartościowym człowiekiem. No, mógłbym się odciąć vice versa, ale nie chcę nikomu sprawiać przykrości. Za dużo Polakom sprawiono przykrości, żebyśmy sobie jeszcze nawzajem dokuczali. Jestem wzruszony, Rysiu. W twoim żołądeczku spoczywa dorobek całego mojego życia i mojej świętej pamięci rodziny. No, są takie przypadki. No to w drogę. Dziękujemy i życzymy przyjemnej podróży. A co byś zrobił, gdybym ci teraz dał dęba? A dałbyś? A co, wygląda na takiego? Nie, u mnie słowo jest słowem. Pociąg ekspresowy z Moskwy do Hanoweru przybędzie z opóźnieniem około 30 minut. Powtarzam, pociąg ekspresowy z Moskwy do Hanoweru przybędzie z opóźnieniem około 30 minut. Siła wyższa. Opóźnienie może ulec zmianie. To co robimy? Proszę. Zachowujemy spokój. Mam ochotę zapalić. Idę z tobą. Jak się czujesz? Jak skarbonka. Oho. Mój żołądeczek daje znać o sobie. Napijemy się gorącej herbatki. Proszę uprzejmie. Jestem inwalidą bez środków do życia. Proszę o wsparcie. Dzień dobry panu, przepraszam za kwestię. Poradzi pan jakimś wsparciem, żeby tą noc przeżyć, bezdomny jestem. No nie musi być dużo, przecież nie dużo żądam. Jest taka rozmowa. Pić się chce, a nie ma nic z tego. Proszę bardzo pana, czy pan może mi dać na chlebek dla pieska? Głodny jest pies. Jestem bezdomny. Mieszkam w Hadesie w podziemiu. Mogę pokazać dokumenty. Uwaga! Opóźniony pociąg ekspresowy z Moskwy do Hanoweru wjeżdża na tor drugi przy peronie trzecim. Powtarzam.
Siadaj, Rysiu. Nie, proszę, proszę, ty pierwszy. Ma pan piwo? Tak, będę sprzedawał za jakieś 15 minut. W porządku. Odjazd! Dobry wieczór. Czy państwo nam pozwolą się rozpatrzyć? Zenuś, uprzątnij to. Panowie mają jedno miejsce na górze, jedno na dole, prawda? Zgadza się. A czy panowie mają od razu zamiar pójść, Lulu? Bo kolega z paniami wpadł tylko na chwileczkę w gościnę. My jesteśmy z przedziału obok. Miło mi. Nie również. Jeżeli my panom przeszkadzamy, możemy się wynieść. Jesteś śpiący, Rysiu? Nie, absolutnie. Ja nie sypiam w pociągu. To tak jak ja, za Chiny nie usnę w podróży. Poważnie? Aha. To co, nie przeszkadzamy panom mocno? Na razie nikt z nas nie myśli o spaniu. Ja myślę. W takim razie niech pan śpi słodko, a może pana ululać? Proszę bardzo, jest drabina, zapraszam. Żartowałam. A ja nie. Może panowie przyłączą się do nas na chwilkę? Pół godzinki pogawędzimy ze mną. Bądź gościnny. Już się robi. Stanowimy zgraną paczkę. To jest moja żona, to jest moja kochanka. Ale jest jeszcze trzecia, która śpi w przedziale obok. Nie bądź ludzki. Zmęczona dziewczyna, daj spokój. Szklaneczkę mamy wspólną. Proszę się nie obawiać, Adidasa nie mamy. To dla pana. Serdecznie dziękuję. A co pan, chory? Nie, tak się składa, że ja wolę piwo. Ja też. Zenuś, nie bądź hamusiem. Nie nalegaj. Nie nalegam. I jak pan to robi, że pana kochają trzy piękne kobiety? Nic nie robię. 15 minut minęło. Idę po piwo. Weź pan też dla mnie. Ile? 4. Załatwione. Poczekaj pan. Dam pieniądze. Nie, dobra, później się rozliczymy. Idę z tobą. Okej. Panowie też na handelek? Nie. My nie. Szczerze mówiąc, to my mamy program okolicznościowy. Rysiu, powiedz państwu jaki. My podróżujemy przyjemnościowo, można tak powiedzieć. Człowiek ma paszport, to wsiada i jedzie. Jako światowiec odetchnąć Europą. Niektórym to się dobrze powodzi. Dlaczego? Nie musicie panowie turlać się z tobołami. Robić słodkie oczy do celników? Ja też się będę musiał, pierdziu. Co to? Co dosyć to? Mam dziadostwa. Co to? Mamona leci z nieba. Wierzcie to, siano. Ona do szczęścia nie będzie mi potrzebna. Pan na stałe? Tak. Z tym, że jadę dalej jak do Hanoweru. Z tym, że ja nie będę pracował na czarno. Z tym, że ja będę robił trumny. Bo ja jestem stolarzem. Ty, to załatw mi pan też te roboty. Ja też jestem stolarzem. A umiesz pan robić trumny? Nie. Ale się naucz. Myślisz, kolego, że to takie łatwe? Na zachodzie trumny muszą być ekstra luks eleganckie. Bez fuszerki. Dąb ze specjalnym wyposażeniem. No i ile mogę za takie homonto dostać? 100 marek najwięcej. Tylko? To zależy od bajeru. Lustro się wstawi. O, achtyś. Kunder twańcyś. Benu nachtyś. Kunder. Twańcyś. Panowie, nie macie wolnej flaszki? Z tym, że ja markami płacę. Ile? Piątkę. Na piątkę to sami wolimy wypić. Jedziemy chyba po to, żeby coś zarobić, nie? Piątkę daję. Od razu.
A gdzie my właściwie jesteśmy? Dojeżdżamy do Poznania, jeśli chodzi o ścisłość. O Boże, dopiero? A to jak będzie? Kolego, masz luźne kobiety w przedziale? Macie dwie jeszcze wam mało? Mało! To co, podzieć lubkę? Zawsze nie! Rosjanka może być? Liczą się nowe. Mów, masz kobiety? Masz, połączymy siły. Będzie flaszka, może dwie nawet. Z tym, że ja mówię poważnie. Cwaniak, piątkę daje, jak ona 19 kosztuje. Cwaniak, cwaniak. Cwaniaczek. Stefan, przepraszam. Możemy się zamienić miejscami? Z przyjemnością. Co nas najbardziej cieszy w życiu? To zgadywanka. Chce mnie pan zapędzić w kozi róg. Nie. Chcę znać pani zdanie na ten temat. A ja na pierwszym miejscu stawiam zdrowie. Jeżeli o mnie chodzi, to pieniądz. A seks? Jest u mnie na trzecim miejscu. U mnie tak samo. Grunt to zdrowie. Poproszę drabinkę. Pieniądz. Bo płuca mam raczej w porządku. A co panu takie oczy się okrągłe zrobiły? Coś pani powiem na ucho. Pan ma luki w zachowaniu. Na ucho w towarzystwie się nie mówi. Ja muszę. Mam wizję. Pan tak do mnie wprost? Jak pan chce kulturalnego grać, to zachowuj się pan na poziomie. Z pani cudownie tryska temperament. Proszę pana, zmieńmy temat. Dostał pan psztyczkę. Czy panowie kiedyś byli na kolonie? Tak. Jasne. A mają panowie jakieś wspomnienia z kolonii? Ja mam. Ja z letnich. Związane z jedną postacią? Z wieloma. A ja z jedną. Posłuchajcie, panowie. Historia jest niesamowita. Jest mała wódka u mojej przyjaciółki. I w pewnym momencie wchodzi piękny chłopak. Moja pierwsza miłość z kolonii. I wyobraźcie sobie, że ja go nie poznaję. A on mnie tak. Uwaga, Macedon nadchodzi. Imię i ty, Malbory? Nie. A co imię i ty? Nic nie mamy. To są chyte ludzie, te Macedony. Z nimi nie idzie handlować. Na handel jeżdżą głównie żony dyrektorów elektrowni. Ale ja powiem więcej. Browar wykupiony. To są ostatnie trzy flaszki. Otwarte? Nie. No dobrze, będzie na rano. Nie żyje na... Ryczy jak bawołek! Słuchajcie, ludzie, nie chlejcie tam, bo się zachlejecie. I będziecie się słaniać na obczyźnie. Zenek, jak ty chcesz robić trumny na zachodzie, to ty się połóż. Ja tobie dobrze radzę. Panowie, głos rozsądku z góry. Okej, Chicago, nie zginiemy.
Jak stolarz jest dobry, to i stół jest dobry. Pierwsza zasada stolarza. Chcesz człowieku robić trumny? Załatwiony. Wypadki bywają, że i słonie fruwają! W bajce tak może być, a nie w życiu. Bądźmy realni. Skolko to stoić? To z jakichś 40 marek, nie dostaje więcej. Dostaje się szół? No więcej. Posmotry nie dostaje. Pokaż pan to, pokaż. Ja nie wiem, ale to jest pokaż fajne. Pokaż pan, to posmotrycie, bo to jest wąskie. Od zielone pograniczne. Która? To ja też chcę. Zobacz tą. Za 1000 marek, więcej nie. Chodzi nie. Cios ale pokażą, więcej nie będzie jak 15 marek, słuchaj. Bo to dość drogo cię. O, to jest dobre, to jest dobre. To jest jakieś 1000 marek, no. No bo nie masz, nie? A to jest dobre. Słuchaj, ty. A pokaż. Żeń się na umny, posmotry. No zobacz, ty, no kto to za dwie marki, więcej nie. No kto widzą? A masz jeszcze jakieś takie... Chciałeś sobie mundur pokażę. Mundur. No coś takiego. O, mundur. Smotry, mundur. No, nie, ale to jest brudne, to za to biro nie dostaniesz. To grosz. To jakieś 5 marek, nie więcej. Słuchajcie, szynę poruszę. Smotry, pokażę. To mi się bardzo podoba. A szynę, ja wiem, taki jakiś... Hej, no ze 120. Zobacz. 120 marek będzie. Da nie, też to. Też to. Ty, ale fajny. Fajny, zobacz, jak fajnie wygląda. Też jest niezły, ale... Chciałam ty też się przydała jakaś czapka do tego. O, tak. O, premier pan. O, to jest jeden. A pokaż tam to. I się odzien mundier. Magicin. To się furożek nie widzę. Смотрите, вот еще мундир очень хороший. Ну, чуть грязненький, ну что? Это дорого лечишь? Опа. Вот у меня еще. Темная ночь, только пули свисят по степи. Только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темную ночь разделяет любимая нас. Поэтому сейчас знаю, с тобой ничего не случится. Ничего. Вы с ума сошли? Przepraszam. Słuchaj, ile chcesz za tą czapkę? 5 marek. Nie, ja ci dam 15 i biorę, co? No też ty. No daj, bo ja wezmę. No daj sporo. Co jest z tobą? A co, widać coś po mnie? Masz dziwną minę. Gdzie się czujesz? Dobrze, że jesteś. Co ty, trzęsiesz się? Nic nie mów. Nic nie mów do mnie. Proszę państwa, zbliżamy się do granicy. Stefan, dawaj nosnik i to prędko. Jest gorzej niż tragicznie. Czyś ty na głowę upadł? Człowieku, co ty wyprawiasz? Za chwilę będzie granica. Za chwilę będzie katastrofa. Ej, ale hele, ciągnęło to, ale...
Ryszard, proszę, wytrzymaj te pół godziny. Załatwisz się za granicą. Ja to ci obiecuję. Za późno. Nie mogę. Odwołaj się do silnej wody. Okaż harducha. Bądź bezczynny. Oho? Nie! O! O! Boleści. Boleści, czuję, że muszę. Nie wolno ci! Idę do kibla. Nie będzie to dla nas bankructwo, pamiętaj! Wiem, walnę na podłogę. Nie! Daj ci 20%! Daj ci 25%! Stefan, dawaj nocnik, to jest ultimatum! Zdawaj, mówię ci, Słyszałeś? Musimy przejść do przedziału, kontrola celna, słyszysz? Odjazd! Rzuć wszystko na jedną szalę, a będziesz panem sytuacji. Proszę się pospieszyć. Za chwilę granica. Zajęte! Już, panie konduktorze. Już. Odwróć się, bo się wstydzę. Lepiej. Słuchaj i licz, ile razy dzwoni. Tak. A to pech. Coś ty najlepszego zrobił. Wyjmuj. To jak? Widelce? Rękami? Bierz po jednym, myj i łykaj. Nie dam rady. Na twojej dłoni leży 50 nowych merców. Trafia to do twojej mózgownicy? Łykaj. Żeby przemyć chociaż wódko. Nie mamy już czasu na nic. Ja jestem obrzydliwy. Zwrócę. Nie, myśl o gównie. Pomyśl o fortunie. Raz, dwa, trzy. Uwaga! Do nocnika, nie do umywalki. Do nocnika! Morgen, Zollkontrolle, pass bitte. Jeszcze raz. Skoda. Będziesz w dostatku. Łykaj, bo cię zatłukę. Dobrze, Stefan, dobrze. Zaraz. Pozwól, przemówię sobie do rozsądku. Mów, no! Ja nie chcę być nędzarzem. Ja nie chcę dziadowskiego życia. Ja nie chcę niczyjej łaski. Słusznie. Dzisiaj ten jest dobry, kto ma szmal. A biedak? To śmieci paprok. Niestety. Światem rządzi pieniądz. Tak. Uczciwą pracą człowiek do niczego nie dojdzie. W życiu. A cóż jest warta wolność bez grosza? Łykaj, nie pierdol. A co jest najpiękniejsze? Najpiękniejsze jest życie z miliardami. Łykam! Okej. Spadamy. Dankeschön. Unglaublich. Schönen guten Morgen. Passkontrolle. Pass bitte. Dankeschön. Aber ich habe auch einen. Habe ich gerade gehört. Der ist auch nicht schlecht. Dzień dobry. Polska kontrola graniczna. Paszporty, proszę. Dzień dobry. Proszę paszporty. Paszporty, proszę, dawaj. Guten Tag, Passkontrolle. Pass bitte. Ja, warte. Sagt
guten Morgen. Passkontrolle, Pass bitte. Chce pan wiezie? Dziękuję. Danke. Dzień dobry. Dzień dobry, polska kontrola graniczna. Ja, meinte, morgen. Pässe bitte. Meinte, naja, danke schön, danke. Meinte, naja, der eine sagt so, der andere sagt so. Patrz, Rysiu. Europa. Co, Rysiu, wciąż nie wiesz, że jesteśmy za granicą, co? Nie było rewizji. Na granicy rewidują. Raz rewidują, raz nie? Nie, rewizja musi być. Takiego mnie grzywa taka Europa, jak nie rewidują. Mazel umbro. Szczęście i pomyślność. Wiktoria, Ryś. Bomba! Pomasuj mi serduszko. Aha. Bonjour, madame. Vous désirez quelque chose, une fois? Je voudrais une chambre pour deux personnes, s'il vous plaît. Pas de problème, 100 dollars. Voilà, votre plaît. Ça, c'est bien, je te cherche. Szklankę wody. Dobry pomysł. De l'eau, s'il vous plaît. Un ou deux. De l'eau. Voilà. Thank you.
A teraz możemy żyć pełnią życia. No to już. No jak? Cud malina. Bonjour, monsieur. Bonjour. To dla pana. O, merci beaucoup. C'est bien. Dobre będzie? No, wszystkiego dobrego. Piękna świnka. Jeszcze w życiu takiej nie widziałem. To jest dobre, Rysiu. Daj mi.
Jak się zgubisz, dzwoń natychmiast i możesz być pewien, że ciebie odnajdę. Tylko nie zapomnij mi podać nazwy ulicy. Okej. Okay. To teraz idź stronę morza i połącz się ze mną przez satelitę. Idę, wszak żyjemy w XX wieku. Halo? Halo? Kto mówi? Stefan, to ty? Tu Ryszard. Co u ciebie, Rysiu? Zdziwisz się. Siedzę pod palmą i widzę morze. Ja też widzę morze. A mnie widzisz? Gdzie? Pod palmą. A widzę, widzę. To dobrze, chodź do mnie. Muszę kończyć, cześć. Och, bajecznie. No, to co robimy teraz? Jest wiele możliwości. Jakich? Bardzo wiele. Multum. No ale jaki? Możemy iść tu, albo tu. No to chodźmy tam. No to chodźmy. Rysiu, smakuje ci ostryga? Dobra taka. Meduzowata. Chodźcie, zamienimy. Ryszard, spróbuj nóżkę kraba. Co tak wzdychasz? Coś nie tak? Nie, wszystko wspaniale. Bardzo elegancko. O co chodzi? Mam jedno marzenie, Rysiu. Marzenie? No każdy ma marzenia. Tak, ale ja wiem, że go już nigdy nie spełnię. Już nigdy nie wykąpię się w ciepłym morzu na Naguska z młodą, piękną negroazjatką. Co ty mówisz, Stefan? Jestem zbulwersowany. Będę szczery. Mieszanka rasy żółtej z czarną, to jest to, co mnie rozpala. Stefan, spójrz za siebie w dyskretny sposób. Cacunio, mój ideał. Oho, idą następne. Ja cię kręcę. Rysiu. Błagam, zrób coś. Ja? Dlaczego ja? Jesteś bardziej wysportowany. Przygruchaj je w jakiś inteligentny sposób. Jak? Po polsku? Po francusku. Ja będę ci mówić po francusku. Vous êtes très belle. Nous avons l'argent à dépenser. Proszę? Panie są piękne. Jesteśmy paniami oczarowani. Zapraszam panie na kolację do hotelu Negresco. Panie są piękne. Jesteśmy paniami oczarowani. Po francusku. Vous êtes très belle. Vous êtes... Nie dam rady. Język mi się skończył. Nie panikuj.
Jesteś pojętny. Wiesz co? Ty im to powiedz, jak jesteś taki erudyta. Ja jestem nieśmiały. Dopiero po zapoznaniu jestem dobry. Stefan, mów mi to przez telefon, a ja im to powtórzę. Doskonale. Genialnie. Fruń. Idę, kurde blaszka. Najwyżej dostanę po ryju. Bonjour. Pardon. Moment. Vous êtes très belle. Vous êtes très belle. Merci. Merci beaucoup. Nous avons l'argent à dépenser. On vous invite ce soir à l'hôtel Negresco. Pardon. No i co, no i co? Stefan, to są, bardzo mi przykro powiedzieć, kurwy. Taka jest niestety prawda. Skąd wiesz? Pokazały mi Ecie Pecie. Rysiu, cudownie. Zdrowie. Na zdrowie. Jest bajecznie, można tak powiedzieć. Jest pięknie. Jest idealnie. Cudownie. Tak właśnie sobie wyobrażam raj. Je t'aime. I love you so much. Ich liebe dich. Naprawdę. Że tam. Naprawdę. Oui. Tout de suite. Nous sommes désolés, on doit partir. Co? On doit partir. Co? Nous sommes désolés, on doit partir. Co? A to perfidia. Nie lubię kurwów. Jako prosty robociarz dwa razy w życiu dałem się oszukać. To znaczy, że byłeś głupi. Zbajerowano nie tylko mnie. A mnie nie. Wiesz co? Przebieramy się. No. Stefan!
Krysiu, na wszystko, co dusza zapragnie. Stolik zarezerwowany czeka na ciebie w hotelu. Wszyscy ci się w pas kłaniają. Masz walutę, jesteś panem w Europie. Co ty cierpisz? Wypowiedz się, o co ci chodzi. Mydli mnie. Proszę? Czuję gówno. Na mózg ci padło? Ja nic nie czuję. A ja czuję. Śmierdzi wszystko. Europa. Wschód. Zachód. Kapitalizm, socjalizm, wielki biznes, wielka polityka, wielki świat. Wszystko mi w tej chwili zalatuje gównem. Wiesz, co mam na myśli? Nie. No to się domyśl. Tobie odbija. Możliwe. Kończy się XX wiek. Widocznie za dużo przeżyłem. Rysiu, nie piłuj. Życia nie zmienisz. Zaciśnij zęby, pierś do przodu, a nosem powietrze wypuszczaj. I pamiętaj jedno. Na tym świecie zawsze była, jest i będzie w cenie tandeta. Więc czym my się właściwie mamy przejmować? Mówisz? Ryszard, chodź na dół. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Nie mogę, uśmiechnij się. Ale jak? Tak!